Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć Wam o starożytnych piramidach, o paliwie do Wiman, pewnych takich statków, które przemieszczały się z zawrotną prędkością w powietrzu z jednego kontynentu na kontynent. Drodzy kochani, nie tylko w tej erze istnieją samoloty i istnieją różne transportowce, helikoptery, które transportują ludzi z jednego kontynentu na drugi, ale również w przeszłości istniały wimany, tak zwane statki, które poruszały się na rtęć, a niejednokrotnie na pranę, którą wydobywano z nasion różnych roślin. Także znaleziono niedawno właśnie, dowiedziałem się, pod piramidą w Meksyku znaleziono rtęć, znaleziono mikę, taki minerał, który właśnie służy do podróży kosmicznych, który służy właśnie do syntezy rtęci właśnie w tych maszynach. Dlatego po prostu śmiem twierdzić, że były kontakty międzykontynentalne, między Azją, między Centralną Ameryką, między Kubą, między Europą. Były po prostu kontakty i latały maszyny, które były napędzane właśnie na rtęć i były napędzane również na energię pranę, która po prostu była wykorzystywana wielokrotnie z nasion. Również pojazdy, które były na Atlantydzie, również wykorzystywały nasiona i pranę, która była w nich zawarta, czyli energię chi albo energię manę, tak jak w różnych innych językach możemy to nazwać, tą samą energię, tą samą cząstkę, która po prostu powoduje poruszanie się statków kosmicznych. Również złoto było wydobywane, drodzy kochani, w południowej Afryce właśnie do tych podróży kosmicznych. Także wiemy z dzisiejszych informacji, że również NASA w Ameryce używa złota właśnie do podróży kosmicznych. Także drodzy kochani, również w dawnych czasach były statki kosmiczne, również w dawnych czasach były wimany, niejednokrotnie szybsze od naszych dzisiejszych samolotów. Przemieszczały się z zawrotną prędkością, używając siatki pola elektromagnetycznego naszej planety Ziemi, do poruszania się w różnych kierunkach, w zależności od przełożenia się różnych jakby takich systemów sterujących tego statku kosmicznego. Można było się poruszyć w lewo, w prawo, w przód, w tył, w górę lub w dół. Ja dodam, że istnieją również statki kosmiczne, które się poruszały pod powierzchnią oceanów z zawrotną prędkością, tworząc jakby próżnię. I ta próżnia po prostu powodowała, że osiągały te statki jakby prędkość naddźwiękową, która po prostu przemieszczając się pod powierzchnią wody. Ta technologia jest stosowana przez inne cywilizacje do dzisiejszego dnia. Również tą technologię w tej chwili stosują Chiny do swoich statków ultrasonicznych, ultraszybkich, podwodnych, które w tej chwili są budowane w Chinach. I ta technologia jest wykorzystywana już właśnie przez Chiny. Także drodzy kochani, to nam daje dużo do myślenia, że już wcześniej była cywilizacja, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, ani ostatnią, która zamieszkuje tą Ziemię. Po nas, jeżeli doszłoby do destrukcji tej cywilizacji, będzie na pewno inna cywilizacja, która tutaj przyleci z kosmosu i znowu zagospodaruje tą Ziemię, tą planetę. Także jeszcze raz, drodzy kochani, Was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić nasz odpromiennik, bardzo zdrowy, który pracuje 30 lat. On leczy, pomaga na zdrowie, pomaga na samopoczucie. Ja od Ciebie się żegnam. Do widzenia.